Yo, siemano! Ale jest tyle smutnych informacji dzisiaj. Stacha sraka, p***rola. Naprawdę, jedyne co mi dziś poprawiło humor jak na razie, to te dwa suby, które dostałem i wyniesienie śmieci z mieszkania, bo się zrobiło trochę czyściej. Dobra, załamały mnie dzisiaj trzy rzeczy. Po pierwsze, na 99% nie odbywa się, na 99%, no bo cały czas rozmowa trwa, ale na 99% nie odbywa się wyjazd za granicę, ten, który miał być z Mamonem, Gangamurem i Chinką. Bardzo chciałbym, żeby się odbył, no ale chyba się nie odbywa, na 99%. Kontakt jest utrudniony poza tym, więc no ten 1% to daje tak optymistycznie. Kolejna sprawa, speedrunem też chłopaki ostatecznie chcą zacząć w styczniu, no więc nie mam w listopadzie ani wyjazdu za granicę, ani speedrunów, bo speedruny w styczniu. Miałem dwie potencjalnie rzeczy na streamy w listopadzie, nie mam chyba żadnej. Mimo, że już na wyjazd na przykład za granicę już pozamawiałem dodatkowe powerbanki, ogarnąłem gimbala do tej kamery, planowałem, już szukałem jakichś restauracji różnych do odwiedzenia za granicą, miejscówek, coffee shopów. No generalnie zainwestowałem trochę czasu i pieniędzy już nawet. Będę jutro myślał, czy da się zrobić Masterchefa na szybko, chociaż. Ale to tylko jeden stream, no ale lepsze to niż nic. Jest mi kurwa po ludzku po prostu przykro i smutno. No jest mi naprawdę od rana, nie mogłem usnąć kurwa wczoraj. Dziś siedziałem kurwa w chacie, zamany. No jest mi po prostu po ludzku jest mi przykro, jest mi po ludzku przykro i smutno. No ale już myślę, dobra, odpalę sobie streama, David, odpal odcinek. 15 minut, kurwa, przed streamem dostajesz telefon. Siemano, w tym terminie, w którym ma być bita śmietanka, ma być inna gala MMA, robiona przez profesjonalną organizację. No i kurwa, trzeba przekładać bitą śmietankę. Trzeba każdemu uczestnikowi teraz powiedzieć, że jest inna data. Trzeba spytać się tam, gdzie mamy to robić, o inną datę. Trzeba sponsorom dać inną datę. No generalnie jestem kurwa załamany. Doszedłem do takiej desperacji, że już napisałem kurwa do młodego, czy nie chce lecieć do Japonii. Pogu? Nie no, młody z góry powiedział, że ten, no to już, to duży plan, muszę pomyśleć. No to już wiem, że... No. I tyle. Także dziś na streamie nowy odcinek Davida, coś jeszcze popierdolimy. David? Jest David? Jest David? Miniaturka do j***a. Dobra, sprawdźmy, czy Jurson będzie ubrany w te ciuchy zielone. Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku budżetowego Goals, którego nazwa to Mouse. Naszym pierwszym... Chcesz streama? No, daj. Uczestnikiem zostanie... Największy polski crusher, tak? Słynny Jurson Luzak. Zobaczyć to twórca TikTokowy, który dzięki swoim hotowym tekstom może zawojować serce niejednej z naszych sześciu uczestniczek. Czym się interesujesz, kochana? W sumie interesuję się trochę malowaniem. Jeszcze czasami konno? Dużo pływam. Widać, że sport, fitness i te sprawy. Zapytaj, czy pojeździ z tobą konną. Czy byś pojechała ze mną na konno? Ja pierdolę, nie mogę. Zapytaj, czy chcę zobaczyć twojego konia w stajni. Mam pytanie, czy chciałabyś zobaczyć mojego konia w stajni? Twojego konia w stajni? A jakiego? Białego, dużego. Co? Nazywa się Heniek? Może o tym pomyśleć. No to kochana, idziesz dalej. Dziękuję. Hej. Siema. Dobra, ocena laski od 1 do 10. Ja, ona chyba ten. XTP. Co chcesz powiedzieć o niej? Przysięgam ci, że widziałem ją w towarzystwie białego konia, nie? Zapytaj się, czy ten makijaż jest na Halloween? Malujesz się tak często jak teraz. Tak, na co dzień. Na co dzień? Tak. No piękny makijaż, ci powiem. Dziękuję bardzo. Solidny, dojebany. A czym interesujesz się? Drukarstwem, malarstwem, sztuką. A jak się nauczy taniec, to zatańczy ze mną? Mogę spróbować. Dobra. A teraz, okej. A, makarena, dobra. To kojarzę. A nie. Nie, kurwa mać, poczekaj. Ale ruszam bioderkami. Nie chcę nic mówić, tylko potrzebuję odpoczynku na chwilę. Dobra, możesz puszczać dalej. I w uszach jeszcze. A komuś robiłaś właśnie tej co on pokazał? No to kochana, przechodzisz dalej. Wielkie, dziękuję bardzo. Wow. Jestem bardzo zadowolona. No, zestresowany chłopak. Siema. Myślisz, że lubię te pieniądze, czy już pana? Kasza, miło cię poznać. A jakie tatuaże robisz, takie zajebiste, czy nie? No zajebiste, czy zajebiste? A ty masz jakiś tatuaż? No mam. Ja pierdolę. No to pokaż tatuaż. Mam tutaj motylka. No. I mam na nogach, ale na nogach to ci nie pokażę, bo musiałabym mówić spodnie. Motylki to ja mam w brzuchu, jak patrzysz się na ciebie. Jaki był napis? Gratuluję.
przechodzić dalej. Tańczy. Największy polski crusher, największy polski crusher. Kurwa, mocny jest ten filmik na razie, no. Cześć. Siema. Paula. Cię interesujesz. Oj, kurwa. Ej, spytaj się Jursen, czy ma jakieś zniżki na Maca. Nie mam. Nie masz? Ale ja pierdolę, nie, czemu to bym wstawił do odcinka, nie, kurwa? Nie, no. Dobra, David już jest scancelowany, kurwa. No już, kurwa, koniec. Jaka jest twoja ulubiona pozycja? Zależy gdzie. Bo na przykład w pociągu to lubi siedzieć. A zapytaj, czy na barierkę jest spoko, czy nie próbowała. A czy próbowałaś na barierkę? Na bajerkę? Na bajerkę! Na bajerkę! Na barierce nie. Nie? Nie. Ale w lesie tak. Zapytaj, czy ma jakiś talent. Mam kilka talentów. Jednym z nich jest robienie odgłosów do hentajców. I sama byłam też osobą, która to tak? robiła. Tak. To pokaż jakiś. Ja pierdolę. Dajski, dajso. Ja nie zbyt skip, o, wcześniej skip, za pauzy, proszę cię, zżygam się zaraz. No ale już odpadła, kurwa, już odpadła, człowieku. Nie, ale poczekaj, chwilka. Onidzia, dajski, dajso. Jak zamkniesz oczy, to jest spoko. Onidzia, dajski, dajso. Spróbuj sobie. No, spoko, ja, jest spoko, nie, tak? Nie, oglądam anime. No. Nie czujesz się źle, że cię odrzucił? Nie, całkowicie nie. Trzeba. Oj, chyba jednak, kurwa. No chyba jest mad. Amelia. Czy no moje zainteresowania to podróże? O, Amelia. Podróże? Tak. No ja pierdolę, podróże. W Francji akurat jeszcze nie. Podróże, samorozwój, książki psychologiczne. A byś pojechała ze mną do Francji? No pojechałabym. I co byśmy tam robili? No myślę, że moglibyśmy pójść do Disneylandu. Już byłem. No. Jak, to naprawdę? No, coś lepszego przekonać. O kurczę. No. Jurson, zapytaj się, czy możesz spróbować jej małże. Słuchaj, czy mi opie... Kurwa, jak ja to pauzuję, nie. Co będzie dalej? Pauzcząp. Co będzie dalej? Sprawdźmy, co gorące gówno. Jak będziemy Czy mi opier... Czy nakarmisz mnie ślimakiem? Mogę cię nakarmić ślimakiem. A umiesz jeździć na koniku? Na koniu? No, kiedyś jeździłam na koniach. Tak, miałam swoje konie. Ja też mam konia, nazywa się Heniek. I może ci porubić. Ja pierdolę, nie. Żeby testować. On jest mega ostry zawodnik. Dobrze. Duży, biały. Krzyknij icha! Jecha, koniku! Lecisz, mała. Dobrze. Super. Koniku. Dziękuję. Po prostu wow. Cześć, Patrycja. Patrycja. Wiesz, ile do ciebie jechałam? 7 godzin. 7 godzin ponad? Tak. A czy... Kurwa, co? Jakaś laska specjalnie odcinek do Davida na randkowanie z Jursonem jechała 7 godzin? Ja pierdolę. No to jest poświęcenie. Zobaczmy, co ma do zaprezentowania. Czym się zajmujesz? No lubię gotować, a widzę, że ty lubisz zjeść. Lubisz gotować? To się dogadamy chyba, co nie? A co umiesz najbardziej gotować? Kurwa, ale... Makaroniki. Mhm. A pizzę umiesz? Vibe. Nauczymy się. Nauczysz. A ty jesteś piękniejszy niż na tych TikToczkach. A, dziękuję, kochana. Masze sposoby podbicia internetu, nie to co Kacper Bąski. No tak. Lubisz Kacper Bąskiego? No co, ty, największy crusher. No i dobrze. No, Kacper Bąskiego. Esunia. Esunia. Widzicie? To nie chodzi o to, czy bajera jest dobra, czy nie, tylko czy znajdziecie odpowiednią osobę dla siebie. No, ona chyba jest ten, ona czuje vibik Jursona. Pozycję ulubioną masz jakąś? Nie mam, mogę się dostosować do ciebie. A na pieska? Będzie. Dobrze. Te niektóre dialogi tutaj są tak przejebanie mocne. Zawiodła. Tylko jedno wyjebał? No, wyróżniała się na tle reszty. Tak szczerze? Te jedzą. Ale chujowe ci powiem. Nie, wypluli twoje ciasto. No, ty jesteś słodka. Czekaj, bo komara masz. Bo komar, serio. Ja pierdolę, ty. No, szkoda. Ale przechodzisz dalej. Opa. Dziękuję. To będzie jeszcze trzeci etap? Ciekawe, czy David chociaż zapewni jedzenie na planie. A jaką masz dzisiaj poziom S-y? Poziom S-y? Mam nadzieję, że wysoko. Ty, wolałbyś pokazać cycki w gościach, czy wystąpić tutaj? No, zależy jakie miałbym cele, tak? Ale wydaje mi się, że tutaj, no. A poza tym, ty jesteś jak masło orzechowe, jestem drzemik. Pasujemy jak... do siebie. Tarala. Ale...
To powiem ci, że to jury to jest w tym odcinku w ogóle chyba niepotrzebne. Jurson sam kurwa ten odcinek robi. To w ogóle tak podobnie. Niestety będę musiał cię wyrzucić z programu. Jak to? Czemu? Nie, kurwa, Jurson zaskakuje, on mówi coś romantycznego, potem no, muszę cię wyjebać. Ja miałam wrażenie, że zrizowałam Jurka na 100%, ale kurczę, no nie wiem co się stało. No zajebista fryzurka, ma siedzi. Dzięki kochana. Chodzić dalej. Dobra, na razie. Na razie, skarbie. Ja mam jeszcze pytanie do ciebie. Jakie? Do kogo takie gorące woteczki były wysyłane? Nie. Do kogo? O nie, pokazała mu tego kurwa nudesa. Ja pierdolę, ale mu wjechała, ty on ją wyjebie. Co to za pozycja? Przecież Jurson jest od góry, kurwa. Dobra, wygrałeś. Jak wygrałem? No to przechodzi dalej. Dobra, dzięki. Kurwa, przeszło pokazanie mu nudla dla jego. Mi się zachowanie luzaka, ponieważ ma dziewczynę i umawia się właśnie na randeczki. I wysyła, pokażę wam, wysyła takie zdjęcia. Myślisz, że wygrasz? Nie chciałabym wygrać. I co wie, Jurson powiedział mi na słuchawce, że używa karty Jokera dla tej dziewczyny w różowych włosach. Hej, z powrotem. No kurwa! Co kurwa dzieje, ty? Z powodu anime ją wyrzucił? No a. Tak, bo on nie wie, jak można grać anime. Wyjdzie ze mnie? Nie. Raczej nie wiem jeszcze. No, może zmienię zdanie o anime. Nie wiem. Nie wiesz? To zależy od dłuższej znajomości. Jednak wyjebałem z tego. Ale miło było cię poznać. Jednak znowu cię wypierdalam. Nara. A ja mam pytanie, bo ty masz dziewczynę. Może będziesz mieć kolejną, ale to ja bym chciała być twoją ostatnią miłością i mogę zaczekać ile chcesz. No wiesz, jak to zawsze mówią, prawdziwą miłość pocieka. Tak, tak. Dobra, przechodzisz dalej. Super, dzięki. Myślę, że było lepiej niż pierwszym. Mam nadzieję, że wygram. Bo po to tu przyjechałam. Dobrze widzę, więc teraz Jurson Luzak podejmie wybór, która dziewczyna zwycięża. Szybko poszło. I teraz już kurwa wybiera. Wziąłem na przykład 1000 budżetu i na przykład no, druga albo trzecia. Trzecią, jak chuj. No myślę, że trzecią Jurson wiecz, ale ta kurwa nie wiem. Było miło was poznać wszystkie. Jesteście mega super. Wtedy będzie ta osoba. No tak, no ona nie mogła wygrać. Wygraną osobą zostaje. Kurwa! Teraz najważniejsze. To była Nicola, tak? Czy wybierasz nagrodę tajemniczego plecaka i nagrodę pieniężną, czy randkę z Jursonem Luzakiem? A nie ma opcji wyboru dwóch? Nie ma. Nie, musisz wybrać. Jedno tylko rzecz możesz wybrać. No, to wybiorę Jursona. Randkę z Jursonem Luzakiem. Tak, wybieram Jursona. Brawo. Nagrodą w plecaku było 20 zł pace of card. To była istna petarda. No mocne gówno, nie? Generalnie... 10 na 7. Generalnie 0, ale z innej perspektywy 10. Co? Ja pierdolę. Marcin, patrz! Nieuczesana jest w League of Legends. B Champions, kobiecy turniej, 20 tysięcy złotych w puli. I normalnie nieuczesana jest w League of Legends. Zagraj. Powiem ci tak. Wolę nie być w kliencie Ligi Legend niż być kobietą, nie? O kurwa, jest! Nieuczesana jest! Mam nieuczeskę, tutaj! A, bo to jest kobiecy turniej. Tak, to jest kobiecy turniej, Be Champions. Kobiecy turniej. Dobra, wypierdałem, elo. Elo. Tak, robimy podsumowanie. Robimy podsumowanie października. Wow! Kto był największym streamerem w październiku 2020 było Dota 2 TI. Ja pierdolę, Dota wyżej od Warców, XD. Już ci pokażę, mordeczko, język polski. I uwaga, uwaga, top 1! Top 1! Aha, kurwa. Aha, jebany chuj. Wiedziałem, że w ostatni dzień mnie przebije. Top 1 października 2023. Zostaje Ripsan LOL, który chciał dobić milion hours watched, ale nie zrobił tego, ponieważ w jeden dzień wziął sobie przerwę, żeby spędzać ten dzień z Oliwką. I właśnie przez ten jeden dzień nie dobił miliona. No ale i tak, generalnie październik streamingowo, jak widzicie, kurwa niezły. Wszyscy stopki w górę, na zielono. W followersach też na zielono. Czy ogólnie było na plus? Zobaczmy, zobaczmy. We wrześniu było średnio 31 890 osób. W październiku 33 930, czyli ogólnie w październiku na Twitchu było lepiej niż we wrześniu, więc
każdy streamer teoretycznie powinien liczyć na przyrosty, bo jeśli na całej platformie były przyrosty, no to każdy streamer powinien liczyć na jakieś przyrosty. Jak ktoś ma spadki, gdy cały Twitch urósł, no to jest to zła oznaka. Rybson pierwszy, wiadomo, głównie Pandora Gatecik. Ten sam case z Pandora Gate'em jest na kanale Mokry Suchar, no plus bardzo dużo streamów. Ale i tak, bez Pandora Gate'a liczyłem, miałbym w chuj dobry wynik. Także nawet bez Pandora Gate'a i tak jest to najlepszy miesiąc w mojej karierze. No i tak, drugi Gucio, to wiadomo, Gucio ostatnio zajebiste liczby robi. Gucio robi takie dobre liczby. Nie wiem, z czego one dokładnie wynikają, ale strasznie dobre liczby Gucio robi. Mergani spoko, miesiąc, dalej kontynuacja GTRP. Grandi, no dobre, poprawione wyniki w chuj, 40%. I to nie jest Pandora Gate, to jest po prostu kwestia GTRP. Najbardziej widowiskowe, czyli streamy posiadające największą liczbę widzów w danym momencie. Rybson 42k na Pandora Gate, Amadeusz Ferrar 29k na Pandora Gate, Mokry Suchar 20142 na Pandora Gate, Xmergani 20000. Na czym Xmergani miał tyle widzów? Również jest to Pandora Gate 20.00 Konopski. Jest to Pandora Gate, czyli mamy Pandora Gate, Pandora Gate, Pandora Gate, Pandora Gate. No i QLN-ek 18k. Kurwa, był taki stream od QLN-ka. Finał Mistrzostw Świata w Fortnite. Ło kurwa, to naprawdę dużo. Ty, to tak szczerze, stream z finału Mistrzostw Świata Fortnite poza Pandora Gate był największym wydarzeniem na Twitchu w tym miesiącu. A no tak, multi miał streama z koncertu, to prawda. 16k, okej. Okay. Czyli chyba poza finałem Mistrzostw Świata w Fortnite, to chyba koncert multiego streamowany na żywo był największym wydarzeniem. Ale technicznie było to fajnie zrealizowane, bo dobrze tam wszystko brzmiało, wyglądało, fajnie to było technicznie zrealizowane. Dobrze, przechodzimy do pełnych statystyk. Rybson, pierwszy, tak jak już wiemy, 273 godzinki przestreamowane. No w chuj, no w chuj, trzeba to przyznać. Chuj godzinek przestreamowanych. Największy też pik widzów, oczywiście w trakcie dnia filmu Konopa. Tak, mogę już krótko, szybko powiedzieć. Większa średnia niż Evron w październiku. 5800, 5900. Większa średnia niż Evron. W listopadzie już będę niżej, ale Była większa. Generalnie bardzo kurwa zielono, że Watch Time samo patrzę, to oprócz Evrona i Wysockiego, to tak kurwa do top 15 wszyscy na zielono. No bo ogólnie Twitch wzrósł, więc każdy też powinien mieć przyrosty. Jak ktoś ma spadek, no to raczej, no raczej powinien być kurwa niezadowolony. Evron cały czas kurwa, ja to co miesiąc powtarzam, ale Evron cały czas ma spadki. On cały czas kurwa w dół, cały czas w dół. On tutaj kurwa od tych 12 koła, które miał w styczniu tego roku, cały czas tak prawie kurwa w dół. Tu raz był podskok w górę, a tak to cały czas w dół. Siódmy Ksajek. Tutaj była bitwa, bo Ksajek ma średnią 9300, ale nie jest to najwyższa średnia, bo najwyższą średnią na Twitchu w tym miesiącu miał multi. 9600. No co prawda tylko 21 godzin, ale miał najwyższą średnią. Tak, to najwyższą średnią poza multim ma Ksajek. 9384, w piku 16,5 koła. No i tak, streamowała nawet mniej, no ale Watch Time w górę, no bo wiadomo, we wrześniu były te dwa streamy z gali, gdzie była promocja PPV. No przy czym Ksajo, spodziewajcie się, że w listopadzie dużo więcej streamów od niego zobaczycie. Ósmy Franio, no i tutaj Franio wrócił po wielkiej przerwie. Po przerwie, bo on miał przerwę, która trwała, oj kurwa, bardzo długo, z półtorej miesiąca chyba, albo nawet prawie dwa, bo on streamował na chyba 1 sierpnia i potem dopiero pod koniec września, no 26 chyba, odpalił jakby taki powrotny stream. Dopiero na koniec września zaczął się znowu odpalać, no i wjechał na pełnej w październik, 86 godzin streamów, średnia 5800, naprawdę sporo widziałem takich streamów, naprawdę różnorodnych, na których bywała fajna widownia, jakieś urbexy, nie urbexy, coś tam było, średnia 5800, bardzo dobra średnia, no i zrobił, 5,5 miliona watch hours. Dziewiąty Ginold, Ginold teraz tu gra w CS-a, wprowadził się do nowego mieszkania, ale na jakim streamie miał 11 koła? To jest dobre pytanie. No dosłownie, jego prawie każdy stream to jest kurwa CS, FIFA, no i tyle.
Pewnie robił jakiś wielki opening. 11 koła. Ostra parapet. A nie, była ten. To było wprowadzenie się do nowego mieszkania. To była parapetuwa tak zwana. Tutaj było wprowadzenie się do nowego mieszkania. Zajebiste ma to mieszkanie. Znaczy, nie wiem czy mieszkanie, ale pokój ma dojebany. Ten pokój streamingowy Ginolda jest dopierdolony. Powiedzmy sobie szczerze. No dojebany jest ten pokój. Ja nie jestem puciarzem, ale cokolwiek by tu nie było, mogłyby być tu nawet, nie wiem, figurki kurwa z hentajów. Po prostu ładnie by to wyglądało. 10 Wysocki. Druga osoba, która ma spadek watch hours, no i spadek też średniej. No bo streamów niby nawet więcej niż we wrześniu, 3% więcej, ale jednak średnia wyższa. No teraz też średnia nie będzie pewnie zbyt kurwa idealna, bo Wysocki też pewnie będzie brany wieczory miał przez Ksaja, więc jak już to tylko popołudnia. Różnie może być. Zobaczymy jaki będzie ten listopad. Next CSGO, 200 godzin, średnia w górę. Next ostatnio już, jakby no to jest dalszy proces tego, że on coraz bardziej jest tak jakby w szeregach Bungie. Coraz bardziej tam się zadaje, wiesz, Ginot, Bandura, Tushol, reszta. I po prostu jest już taką częścią Bungie, która cały czas rośnie razem z nimi. Więc te przyrosty nie są dziwne. A plus Next ma swój specyficzny, myślę, bardzo mocny humor, który trafia do odbiorców, którzy mają taki sam humor. Ej, dużo ludzi streamowali w ogóle w październiku. Widzicie, że w Watch Hours też praktycznie wszyscy mają kurwa w górę. No Evron trochę mniej, Ksajo trochę mniej, ale w sumie więcej, bo te jego godzinki w wrześniu to były te streamy z tego promowania PPV. No Taku mniej, Torek mniej, ale tak to kurwa wszyscy w chuj dużo więcej. Paris Platynow, ja od zawsze, jak jesteście na podsumowaniach co miesiąc, to mogliście zawsze usłyszeć Paris, 3000 widzów, to jest właśnie taka jego liczba, że Paris, ja mówiłem nawet jak Paris wracał kurwa z Facebooka na Twitcha, że on będzie się trzymał około 3000 widzów, zawsze to mówiłem, no i jest kurwa 2900, jest to 3 koła widzów, o których mówiłem i to jest ten, no bo Paris miałby większą liczbę widzów, gdyby streamował regularnych godzinach, bo Paris raz sobie odpali streama rano, raz sobie odpali po południu, raz sobie odpali wieczorem, on kiedy sobie chce, to kurwa co odpala, więc ta średnia jest różnoraka. On raz odpala streama na 5 godzin, raz odpali streama na 2 godziny, zakręci hidropem, pogada się z czatem i skończy streama. Izako, no cóż, nie było już nagrywek w gołcach, to mógł siedzieć na chacie i napierdalać w gierki. Powiedzmy sobie tak. Nie było kurwa gołców do robienia, to siedział na chacie 187 godzin streamów, no i napierdalał klasyczne giereczki. Bandura Kartel, też więcej streamów, no średnia tam leciutko w dół. No ale to jest podobny case od Ginot, no. Jakieś tutaj Erpinium, troszkę Fifki, jakiś CSik, no i tyle. Pisikela, 230 godzin, 1400, no czyli nic kurwa się nie wydarzyło, ale nie było na pewno żadnego wielkiego napadu na GTRP, no bo tylko 2800 pik widzów, także nic nie było wielkiego. Taku, 500 godzin, Taku wreszcie skończył tego przedłużanego? Okej, ewidentnie skończył przedłużanego, był przedłużany się skończył, no i co, no i jakieś już zwykłe streamy. Ale Taku już bardzo mało jakby... Chyba małej widowni dociera. On na zwykłym streamie dostaje kurwa 19 follow. Co to jest? Ale i tak ma sporo widzów. Specyficzna widownia jakaś. Luki Steve! Trzecia osoba z XC. A nie, czwarta, bo byłem ja, Ksajo, Wysocki i Luki. Luki Steve, czwarta osoba z XC. Więcej streamów Lukensa. Średnia lekko w górę. 3627. Jakiś piczek wyższy. No wszystko na zielono. Patryk Czopur, wszystko na zielono. Aczkolwiek w listopadzie pewnie, godzinki pewnie w górę, ale średnia pewnie pójdzie w dół. No jak będzie odpalał nocki, na przykład dziś odpalił nockę, tak? No to przy tych nockach średnia może na pewno pójść w dół. No zobaczymy, no. No nie zdziwiłbym się, jak Luki na koniec listopada będzie miał średnią typu 2,5 koła. Potem Kasix. O, pierwsza kobieca streamerka. Top 1 października, Kasix. Średnia w górę. To też oczywiście zasługa trochę Pandorki, bo ona też robiła pandorkowe rzeczy i sporo tego oglądała, więc no Kasix wiadomo. Kasix chyba można nazwać najlepszym twitchowym odtwarzaczem polskim. Slay Proxik. No tutaj kurwa co miesiąc jest to samo. No nieważne ile on streamuje, ma to około 1100 do 1400 widzów. Stała tam jego publika. No i tyle. Slay Prox to taki wiadomo, no. Gorszy Gucio, no. Znaczy, no nie gorszy, inny Gucio, no. Taki Gucio numer 2.
Demos, pół godzinek, no ale to chyba przez to, że on we wrześniu bodajże był na jakichś wakacjach, więc w październiku, jak już nie był na wakacjach, no to znowu wrócił do napierdalania, Demonzik. I co? Standardowo. Ta średnia u Demonza jest zawsze około tego, dużo streamów, lead. Wtorek to w ogóle, kurwa. Tam to jest poczekalnie na Evrona, granie w GTRP. To tutaj też w ogóle nie dociera do nowych widzów. 95 godzinek, 2700. No ale tutaj widzicie, no. Evron spada, to Torek też spada. Taka już kolej rzeczy. Nervarian, 117 godzinek, wiadomo, Wardsy, 2100 średnia, 14200 pik. Tak jak mówiłem, jak będą Wardsy, to Nervarian może dostać się na do top 20. No, mamy top 22, ale byłem blisko, tak? Byłem blisko. No bo Delor też sporo ukradł. Znaczy, no kurwa, Delor też po prostu były Wardsy, no. 137 godzin. 1600 średnia, 24 miejsce, tutaj Polsacik, w ogóle jak fajnie, wszyscy, cała trójka Wardsowa, Nervarian, Polsat Games, Lordi ułożyli się obok siebie. No i Popo, kolejna osoba już piąta z XE, 59 godzinek, także to w górę, średnia, mocno w górę, 3700 średnia, no wszystko na zielono, tak? Więc jest to lepszy miesiąc niż na pewno wrzesień. No ale wrzesień dla Popa pod względem średniej widzów na przykład był tragiczny, bo tam było chyba 2,5 koła, także teraz było 3700. No, było na pewno lepiej. Young Multi, wiadomo, mało streamów, ale największa średnia na Twitchu w październiku. Wardenga, no to Pandora Gejcik, Pago, jakieś tutaj spadeczki, ale to niewielkie. Zacznie znowu streamować dużo, to się odbije. XXXTentacion i jego, kurwa, wielkie wyzwanie streamowania. Ile on tam chce zrobić streamów? Ile on chce zrobić streamów w rok? Ono to zawsze w tytule. 250 streamów. No w październiku napierdało naprawdę dużo tych streamów. 133 godzinki, średnia w górę do 1400. Wynikało to głównie z tego, co pamiętam. Sporo tam było, kurwa, dyskusji bodajże z Carrionerem. To był październik? Carrionerem, tak? No, z Carrionerem. Z Carrionerem było tam naprawdę jakieś sporo różnych dyskusji, oni tam podcastowali. Kurwa, dużo tam tego było. No, także Tentacja napierdala dużo tych streamów. Kuelenek, no to wiadomo, te Mistrzostwa Świata. Kubonik, co miesiąc ta sama widownia. Kubon też nie dociera już do nowych widzów. Tak samo Blackfire, 143 followy przyrost. Testy to testy, gra w to GTRP, też stała widownia po prostu na w miarę regularnych streamach. Bonkol, a Bonkol jest dojebany. Nie wiem, Bonkol, kurwa, można się śmiać, no nie? Można się śmiać, że Bonkol wpierdala węgiel, ale ja, kurwa, lubię te streamy Bonkola. Ja lubię co jakiś czas wejść na streamy do Bonkola. On robi różnoraki content, bardzo. Wydaje mi się, że Bonkol jest chyba najbardziej variety streamerem na polskim Twitchu. On robi tak dużo różnych rzeczy, jak jest jakiś, nie wiem, jakieś halloweenowe rzeczy, to coś robi z Halloweenem, na jakieś tam święta robi jakieś rzeczy, jakieś potrawy, on robi tak w chuj dużo różnych rzeczy, w chuj dużo różnych rzeczy gra, w chuj dużo różnych IRL robi, to jest najbardziej variety streamer na polskim Twitchu, tak uważam. Kamyk, to wiadomo, dużo streamów, fifka. No jest, młodziutki 7, 36 miejsce. No podobny miesiąc co do września, tak? 47 godzin, także troszkę w górę, o 9%. Średnia zachowana, 3200, no bo spadek o 0,7%. Jakiegoś większego streama wielkiego to nie było, no 7300 pik. Pewnie w listopadzie będzie lepiej, będzie więcej, no bo tak. Wczoraj był wieczór, dzisiaj był wieczór. PLK Damian, wiadomo, FIFA. To tutaj zawsze PLK Damian sobie odpali streama i przyjdą ci ludzie, kurwa, z YouTube'a, czy nie wiadomo skąd. I ma te streamy PLK Damian. Overpow. Widzę zachowane wszystko w miarę, tylko no mniej godzinek, to mniej watch hours. No Rock Alone, no Rock Alone też zrobił sporo, kurcze viewsów na Pandora Gate, tak? Bo on miał swoje statementy, śmiał się z tych youtuberków malutkich. No więc ta średnia duża, godzinek dużo. Coś ich tam poglądał, Rocky skomentował. Putrify, taki sam miesiąc, Kaseko taki sam miesiąc. No u Kaseko tylko widziałem ogłoszenie, że znalazł dziewczynę, także już nie będzie grania z Epala, z tymi z dziewczynami z Epala. Już nie będzie podrywania laseczek, bo już ma swoją dziewczynę. Yorkwin, to tam LL chyba było napierdalane dalej z Cyberpunka. Diables, Standardzik, Random Brusik, dużo więcej godzin. A no tak, Random Bruce, czy to dalej trwa? Random Bruce na prośbę widzów odpalił przedłużonego streama. No nie, widzę, że się skończył. No to przedłużany stream widzę tutaj był i się kurwa wreszcie skończył pod koniec października. No to potrwał ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dni chyba?
Gluhamerek, Azdus. O kurcze, Azdus! Był wcześniej na streamie, widziałem na czacie, 120 godzinek. No ale chyba żadnego wielkiego streama, widzę tylko Pix 2100. Także nie dotarł do jakiejś wielkiej widowni, więc tam na ten pik nie był jakiś wielki. Czesio Invi, Amadeusz Fraj, to wiadomo Pandorka, Strojny Angela. Dobra, a gdzie jest kurwa? No to tak, no to w top 50 już niczego nie mamy, ale jest jeden taki streamer, który bardzo kurwa mocno poszedł do góry. O, Puniawka, 54. Był taki jeden z Diablo ziomeczek. O, Mamon, 83. A, tutaj Olsza, 81. Olsza, 81, 126 godzinek. Najwięcej tak jakby z XC, kurczę, w tym kalendarzu. Chineczka 115. Wuja Budyń 195. 42 godzinki w górę. Średnia 411. Trochę w dół, no ale wiadomo, Budyń ostatnio grał w Tarkowa, no to ja lubię ten. Mati był? Był Mati? A no tak, Mati Xaxo, przecież jeszcze kurwa nowy streamer u nas. 28 godzinek, 170, 703 średnia. Jest, tutaj, 239, 27 godzinek, także w górę w porównaniu do września, 45% więcej, średnia 477, pik 1300, no jest, wyżej od Kapitana Aliena i od Bagietsona, Bagietson, 250, M. Bagietson, legenda, legenda. Co jeszcze, no więc tak, no, generalnie Twitch, po prostu, polski Twitch miał lepszą średnią widzów w październiku, niż w wrześniu, więc jak ktoś ma spadek średniej widzów, no to coś jest kurwa nie tak, a jak ktoś ma wzrost, no to wszystko jest w porządku, tak, bo cały Twitch urósł, więc ludzie też powinni rosnąć, no większość raczej na zielono w średniej widzów, większość raczej na zielono. Jak tam z subami jeszcze właśnie, subscribers możemy też sprawdzić. Gucio, najbardziej subowaną osobą obecnie na polskim Twitchu, 6600 subskrybentów, no to wiadomo, to klasik. Evron 4700, Multi, mimo że kurwa z tym miał tylko 20 godzin, to dalej jednak ma tych swoich subów, 4200. Uksaja 3,5 koła, Merganie 3,5 koła, Pisikera 3,5 koła, Rybson 3 koła, o kurwa, Rybson 3 koła dojebał, wow. Mister Gino też prawie 3 koła, Grandi 2,600, Wysocki 2,200, Torek 2, Torek tak ma sporo, jak na to, że jakby jest waiting streamem na Evrona. Chepi Cherry 2000, zgiftowanych 1300. Ale bycie streamerką jest zajebiste. Chify, dwa koła, to tam ma bardzo modalną tą społeczność. Luki Steve 1800, Kaseko 1800, no w chuj, no ale to streamer League Legend, więc tam sporo tych prime'ów leci. Taku, Strojny, Pago, Kasik, Skubon. O, nic takiego bez zaskoczenia, może te Chepi Cherry jest tylko zaskoczeniem. Kurwa, to nie koniec podsumowania, jeszcze jedna rzecz. Rybson tak naprawdę nie był top 1 streamerem. Top 1 streamerem zeszłego miesiąca był Nitrozyniak. I był to jedyny streamer, który przebił milion watched hours, tylko że zrobił to na Kiku. No tylko nie było to na Twitchu, tylko na Kiku. Jest to jedyna osoba w ogóle w top chyba 100 streamerów, która streamuje na Kiku. I akurat jest to pierwsze miejsce. To już koniec, Chineczka. A ja w ogóle umiem ruszać mięśniami. Pa. Ja pierdzielę. Ruszyła cycem, nie widziałem tego, jeszcze raz. A ja w ogóle umiem ruszać mięśniami. Pa. Ja pierdzielę. Jakie to dziwne. Dobra, muszę się kurwa dowiedzieć, czy Julia tak potrafi. Będziemy to testować jutro. Ja lecę, elo.